Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Paper i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Let's Play Pokémon Red Expanded Randomizer. Nazwę jest to już odcinek 24 i w tym odcinku, jak widzicie, będziemy się mierzyć z liderem City Saffron, Sabriną, liderem tego gymu, oraz będziemy zmierzać później już do Fuchsia City i prawdopodobnie złapiemy jeszcze nowe Pokémon, ponieważ czekają nas nowe ścieżki. Co się działo w poprzednim odcinku? W poprzednim odcinku dokończyłem sprawę Sleep Corporation i pokonałem Giovanniego. Otrzymaliśmy jakiś przedmiot, nie pamiętam co to było, prawdopodobnie protein zamiast Master Balla, ale też znaleźliśmy dwa Master Bally, więc to się w jakiś sposób wynagrodziło. I pokonaliśmy wszystkich pozostałych trenerów właśnie tutaj w Saffron City Gymie. Został nam tylko lider do pokonania. I oprócz tego, pomiędzy jeszcze odcinkami, uleczyłem swoje Pokémony, kupiłem Hyper Potiony i trochę Great Balli, żeby były na przyszłość. I właściwie to wszystko, co wam chciałem powiedzieć. Może nie. Jeszcze chciałem wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować za wsparcie, jak to zazwyczaj robię, ponieważ wiecie, że dzięki wam tylko te odcinki dalej powstają i tylko dzięki wam ta seria dalej się tworzy i dalej jest nagrywana, bo robię to tylko i wyłącznie dla was. Trochę też przyjemności dla siebie, ale głównie dla was, żeby też zapewnić wam jakąś rozrywkę. W każdym razie, jeżeli podoba wam się to, to nie zapomnijcie zostawić lajka pod spodem, a jeżeli chcecie otrzymywać informacje o tym, co się dzieje na kanale, to subskrybujcie i zacząłem tak jak zazwyczaj, kończę. Nieważne, przechodzę już do głównej części tego odcinka, czyli po prostu do rozgrywki. Kto znajduje się w mojej drużynie? W mojej drużynie obecnie znajdują się 6 Pokémon w okolicach poziomu 35. Pierwszy jest Thing na poziomie 34, atak 56, obrona speed 65 i special 61, czyli statystyki ogólnie średnie, niczego nie oczekuję więcej od typu bug, poison, ale posiada dość dobre ataki, potrafi bardzo duże obrażenia na siebie przyjąć, to mnie bardzo cieszy. Ice Punch, Psybeams, Poison Stingy, Light Screen to jest jego moveset obecny, następnie jest Slam Puppy, Arcanine na poziomie 37, atak 106, czyli przekroczył już setkę, bardzo mnie to cieszy, Defense 80, 86 i 83 Speed Special i to jest też dobre, ataki Crunch, Agility, Flamethrower i Skull Bash. Niestety nie mam nic, nie mam żadnego ataku, który jest fizyczny. Ale oprócz Skullbasha, którego nie używam, ale Flamethrower i Crunch nie są złe, ponieważ ten jego special nie jest też taki niski. Następnie jest Zuko, Infernape na poziomie 36, atak 87, defense 64, speed jest jego najwyższą statystyką i jest to naprawdę świetne, bardzo mnie to cieszy, ponieważ ataki krytyczne będą często podały nasz. Niestety nie uczy się żadnych nowych ruchów i to mnie trochę martwi. W każdym razie obecne jego uchy to ruchy, nie uchy. Scratch, Fury Swipes, Ember i Mach Punch. Następny jest Tsunami, który jak widzicie już zna atak Fly, atak 108, czyli też wysoki, pozostałe statystyki w okolicach 75. I ataki Trash, Flight, Outrage i Thunder Wave. I to jest jego moveset, który mnie zadowala na chwilę obecną. Następny jest Slash, który jak widzicie zna atak Cut, 124 ataku, czyli bardzo dużo, Speed 87, czyli też nie jest gorszy. Cut, Slash, Outreach, Dragon Claw to jest jego moveset obecny i ostatnim Pokemonem, nie chcę go ten, chcę statystyki jego, jest Chopper, atak 90, obrona i speed 64-62 i special 82, czyli dość wysoki, co cieszy mnie niezmiernie. Na poziomie 35 zna taki Bulldoze, Leech Seed, Seed Bomb i Takedown. To są wszystkie Pokemony, jakie tutaj posiadam na chwilę obecną w tym Let's Playu i mogę bez żadnego problemu przejść do walki z liderem sali Sabriną, czyli teraz. I had a vision of your arrival. I have had a psychic power since I was a child. I first learned to bend spoons with my mind. I dislike fighting, but if you wish, I will show you my powers. Także Sabrina przedstawiła nam się od małego, walczy tutaj. Od małego potrafiła właściwie wyginać łyżki i posiada właśnie te umiejętności psychiczne. Pierwszy mi pokonany jest Smithy, czyli mogę tutaj zostać, nie martwię się, że za bardzo coś mi się stanie. Fury Swipes nie trafił, a mój poziom Sting powinien, no nie zadał może dużych obrażeń, ale zadał takie dość codzienne. Leak, jego następnym atakiem jest to Step, czyli widzicie, nie zrobiło to za dużo. Wiem, że mógłbym wystawić tutaj Slam Puppy'ego albo Infernape'a i po prostu zmiotnąć? Brakuje, nie wiem jak się odmienia, po prostu zetrzeć tego Smithage'a z powierzchni ziemi, ale chciałbym, żeby
Thing też otrzymał troszeczkę punktów doświadczenia. Smisage używa ataku Leer. Jak widzicie, tu już te Pokémon są na troszeczkę wyższym poziomie niż moje. Prawdopodobnie pomieszałem kolejność. Najpierw mieliśmy iść do Fuchsia City i walczyć z Kogą, dopiero potem przyjść tutaj do Sabino, ale jakby się tak stało, to no, dlaczego by tu nie powalczyć? Na razie nic złego się nie dzieje. Pierwszy Pokémon za nami. Thing otrzymał 1416 punktów doświadczenia, czyli bardzo dużo. I następny jest Talonflame, więc tutaj bez żadnego zawahania zmienię Pokémona na... Wydaje mi się Tsunamiego. Tsunami będzie dobrym wyjściem w tej sytuacji i użyję ataku. Wydaje mi się, że teraz powinien załatwić sprawę. Talonflame użył ataku Rust, który nic mu nie da, ponieważ był na pełnym życiu, jest troszeczkę szybszy od nas, ale też krytyczny i nie pokonał Talonflame'a i Talonflame spowodował wiatr bardzo silny. Troszkę mnie to wystraszyło, bo myślałem, że to jest Sky Attack, ale na szczęście nie. Następnym Pokémonem jest Muna, czyli tutaj wystawię Slumpuppiego, ponieważ on zna atak Crunch, a będzie to atak super efektywny przeciwko właśnie temu Pokémonowi. Crunch powinien to być One Hit KO, bo to jest podstawowe stadium ewolucyjne. Muna 471 punktów doświadczenia otrzymał Slumpuppy i ostatnim Pokémonem jest Latias, czyli... No, coś czego się szło spodziewać, ponieważ pozostałe trzy Pokémony nie sprawiły nam większej trudności, a tutaj proszę, Latias wyskakuje i... Właściwie mogę zostać tutaj z Slumpuppy i użyć ataku Crunch, ponieważ... Jest super efektywny, chociaż Latias jest na poziomie 43. Co jest troszeczkę... straszne, nie powiem. I Crunch zadał... połowę... obrażeń. Spróbuję jeszcze raz ataku Crunch. Mam nadzieję, że ten drugi Psyweb mi nie dobije. Nie powinien. Przynajmniej. O, otrzymam minimalne obrażenia teraz w tym przypadku. I spróbuję teraz dobić go po prostu atakiem Flamethrower. Ale Hyper Potion ze strony Sabriny uratował mu życie. I w tym momencie muszę zmienić Pokémona na takiego, który wytrzyma atak Psyweb, czyli na przykład na Tsunamiego. I użyć ataku Outrage, ponieważ Latias jest powie typem Dragon. Outrage też będzie super efektywny po prostu. Także teraz Outrage, a ja mogę przy tej okazji odpowiedzieć wam na pytanie dnia z odcinka poprzedniego. Bo to pytanie, jaki jest wasz ulubiony typ Water? I moim ulubionym typem Water jest Lapras. Pamiętam, jak w grach drugiej generacji zawsze ten Lapras był do zdobycia i ten moment był przerażający, bo zagapiłem się, mówiłem cały czas odpowiedź, zablokowany byłem. Outrage na szczęście przeżyliśmy i Latias został pokonany. W każdym razie wracając, Lapras pamiętam z gier drugiej generacji, gdzie zawsze był dostępny w piątek albo w czwartek. Tego już tak dobrze nie pamiętam. W jednej z jaskiń i zawsze to była taka ekscytacja, czy go tam znajdę, czy nie, czy uda mi się go złapać, bo był to tylko jeden Pokémon na całą grę, co mnie jednak w jakiś sposób zachęcało do tego, żeby właśnie łapać tego Pokémona i do tego, żeby właśnie dzięki temu go polubiłem. Otrzymaliśmy Marsh Page od Sabriny i 4257 Pokélore. Take Marsh Page, makes Pokémon up to level 70, obey you, stronger Pokémon will become wild, ignoring you on the rest in battle. Just don't raise your Pokémon too much. Wait, please, take this TM with you. I otrzymaliśmy TM46 od Sabriny i TM46 jest Psywave, czyli no nie wiem, czy to jest aż taki przydatny ruch. It uses powerful psychic waves to input damage. Everyone has psychic power, people just don't realize it. Cudownie. Czyli pokonaliśmy Sabrinę, otrzymaliśmy odznakę, otrzymaliśmy Marsh Badge i mogę teraz spokojnie zmierzać do wyjścia. Już opracowałem plan wyjścia z tego miejsca. Ale chyba coś pomieszałem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zdecydowanie coś pomieszałem. Okej, tutaj... No, będę teraz krążyć z powrotem, bo pomieszałem coś, bo przed chwilą jeszcze wiedziałem, jak stąd wyjść, a teraz za bardzo nie mam pojęcia. Dobrze, jeszcze raz. Tutaj wrócę się. Na pewno
to był miejsce wypadowe i idę tutaj. No, tylko jeszcze, żeby się nie pomieszać. To skoro mamy taką możliwość, to pytanie do was teraz ja ściśle związane z tym gymem. Jaki jest wasz ulubiony Psychic Type? Dlaczego nie? Skoro już omawiamy takie sprawy, tutaj znowu coś pokiełbasiłem. To dlaczego mi nie odpowiedzieć? Jaki jest wasz ulubiony Psychic Type? Dlaczego ja się cały czas gubię? Dobrze, tu na pewno muszę wyjść. Potem iść tu. Jedno. Drugie. Trzecie. Okej, jestem przy wyjściu. W takim razie pytanie dnia, które będziecie widzicie już pewnie obecnie na layoucie, jest: jaki jest wasz ulubiony Psychic Type? I to by było na tyle. My skończyliśmy już wszystko, co mieliśmy do zrobienia w mieście, tutaj Saffron. I jeden, co mi pozostaje, to uleczyć swoje Pokémony i ruszać dalej do Fuchsia City. Tylko gdzie jest Pokémon Center? Pokémon Center jest tu. Ja przyszedłem jedną ścieżkę za blisko. Dobrze, teraz chodzę do Pokémon Center. Dzień dobry, siostro Joy. Jestem w bardzo dobrym humorze. Nie straciłem żadnego Pokémona, a moje Pokémony zdobyły dla mnie odznakę. Tak, chciałem uleczyć swoje Pokémony jak najbardziej. Dziękuję, oczywiście ja też. We hope to see you again. A, dla niezorientowanych, jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to pod spodem jest link do całej playlisty. Proszę, idźcie, zobaczcie, ponieważ w poprzednim odcinku otrzymaliśmy bonusową, otrzymaliśmy prezent w postaci legendarnego Pokemona, którym był Kyogre. Co ucieszyło mnie niezmiernie. W każdym razie, jeżeli jesteście nowi tutaj, na tym kanale, to nie zapomnijcie zasubskrybować. I jeżeli podobała wam się ta seria, to zapraszam was do obejrzenia wszystkich odcinków oraz następnych, które dopiero wyjdą. Ja wracam z powrotem do Lavender Town, ponieważ stamtąd jest ścieżka wypadowa, tak zwana do Fuchsia City i schodzę tutaj na sam dół. Nie podziękujemy jednak tej melodyjce, która no nie jest powalająca i w żaden sposób nie kojarzy się dobrze. Także ruszam teraz na sam dół. Tutaj już, jak pamiętacie, w pewnym montażu treningowym pokonałem wszystkich trenerów, więc nie pozostaje mi nic innego jak zejść na sam dół i ruszyć po prostu dalej do Fuchsia City. Okej, tutaj na sam dół. Tu Pokémon też zapaliśmy. Prawdopodobnie nie. Tutaj Pokémona zabiłem. Tutaj był Snorlax, którego otrzymaliśmy. My schodzimy na sam dół. Tutaj jeszcze Port Fishing Area. Czyli nic się tutaj ciekawego nie dzieje. Tutaj też walczyłem. Tutaj otrzymaliśmy Super Road, na którym będziemy mogli łapać silniejsze Pokémony. I wydaje mi się, że za niedługo będzie czekał nas montaż treningowy. Ponieważ, jak widzieliście, już najlepszy Pokémon Sabriny był na poziomie 41, a nasze Pokémon są maksymalnie na poziomie 37. O, i tutaj zaczynają się trenerzy, z którymi jeszcze nie walczyłem. I found Carbos in Cave once. To świetnie, że znalazłeś Carbos w jaskini. Jeszcze nie sprawdziłem, jaki TM dokładnie otrzymałem od Sabriny, bo wątpię, żeby to był Psywave. Milotic. Milotic na poziomie 28, czyli tutaj zmienię Pokémona jak najbardziej na Choppera. Ponieważ Milotic Chopperowi nic nie zrobi, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie powinien mieć żadnych ataków lodowych w pierwszej generacji, nawet jeżeli jego moveset jest zaktualizowany. I zostałem oszołomiony, ale Seedbomb przeszedł dzielnie i trafił Milotica. Atak krytyczny i Milotic został pokonany. 564 punkty doświadczenia otrzymał. Chopper, następny jej Pokémon jest Victreebel, czyli tutaj zmieniam Pokémona na Zuko. Ponieważ Zuko też może trzymać troszeczkę punktów doświadczenia. Jak widzicie, tutaj znowu mamy przewagę nad Pokémonami. Więc nie wiem, zobaczymy, jakie poziomy będzie miał po prostu Koga, bo nie mam zamiaru na razie ich w żaden sposób trenować. Może Winewind nic mi nie zrobił, ponieważ jestem odporny na ten atak. Victreebel został pokonany. 1326 punktów doświadczenia. Zuko awansował na poziom 37. Jego prędkość wzrosła znowu. Następny jej Pokémon jest Zoroark, więc oczywiście, że chce tutaj zostać. I Mach Punch może nie pokona Zoroarka. Albo jednak pokona. Super efektywny Mach Punch, nawet jeżeli ma 40 siły. Junior Trainer został pokonany.
560 pokedolarów i tutaj są następni trenerzy, z którymi jednak tą walkę będę musiał stoczyć. My bad Pokemon wants to scrap! Scrap! To zobaczmy. Nie wiem, czy będziesz miał w ogóle jakieś ptaki w swojej drużynie. Lubisk. To na pewno nie jest tak. Na poziomie 29 Thing zostaje jak najbardziej. I teraz używam ataku Psygin, żeby sprawdzić, jak się te obrażenia mają w rzeczywistości. Nawet na takim słabym Pokemonie jak Lubisk jednak nie zrobiły one większego wrażenia. No, w każdym razie trzy ataki Psygin, Lubisk zostanie pokonany i będę mógł kontynuować dalej walkę. Water Pulse też nie robi za dużo i ostatni Psybeam. O, teraz jest szybszy Lovelace, czyli jesteśmy na równi prędkością ze sobą. Ostatni Psybeam załatwia sprawę krytyczny teraz. Niestety nic to nie znaczyło. 35 poziom awansował. Think i następna jest Yanma i tutaj jak najbardziej zmienię Pokemona na Zuko znowu i użyję ataku. Ember, przepraszam za to dźwięcie, jednak niechcący mi się to wyrwało. Dobrze. Yanma została pokonana, 484 punkty doświadczenia i Birdkeeper również został pokonany. Tam jakieś drobniaczki nam rzucił. Zmienię teraz Pokemona na kogo? Na Slash na przykład, ponieważ Slash też potrzebuje awansu. I z tobą powalczę teraz. Mam nadzieję, że w tym odcinku dotrzemy po prostu do Fushesti. I'm told I'm good for a kid. No nie wiem, pewnie to będzie Junior Trainer. Tak jak myślałem. I ma 5 Pokemonów. Pansage. No w każdym razie, wydaje mi się, że tu nawet Kat sobie na spokojnie poradzi z Pansage'em. Więc nie musimy używać Slash'a niepotrzebnie. Dobrze, pierwszy Pokemon. I drugim Pokemonem jest Hoh. Więc tutaj Slash jak najbardziej, tu już się nie cackamy, po prostu tylko używamy krytycznego Slash'a jak zawsze i o, poległ. Następny Pokemon jest Snorlant. Ja mogę chyba zostać. Wygląda jak miniaturowy Darth Vader. Razem miniaturowy Darth Vader powinien też spłynąć. I to jest w dodatku pod atakiem krytycznym 307 punktów doświadczenia trzyma Slash i Landorus. Z tym się jeszcze nie spotkałem, przyznam szczerze, ale z Landorusem sobie doskonale poradzi Thing. Wow. Spróbuję ataku Ice Punch, jesteśmy szybsi od Landorusa. Ice Punch jest czterokrotnie efektywny i Thing właśnie zmasakrował tutaj Landorusa. I następny jest Linon, ostatnim Pokemonem, więc wystawię Zuko i Mach Punch powinien załatwić już sprawę i pokonać Junior Trainera, który posiadał dwie legendy, bądź co bądź, z czego jedną, z którą się spotkaliśmy po raz pierwszy w ciągu całej tej serii. 756 punktów doświadczenia otrzymałem i... No, ile mi zaoferujesz? Oh, I lost! No, jak mi przykro. 480 pogadlarów i ruszam teraz dalej. I to jest chyba nowa ścieżka już, z tego co pamiętam. Czy mogę tutaj się przedostać, omijając część trenerów? Mam nadzieję, że tak. Będę walczył tylko z trenerami, z którym muszę walczyć. Czyli chyba tylko z tym. Zobaczymy, najwyżej użyję ich, tych trenerów, w montażu treningowym w jakichś tam przyszłych odcinkach. Na pewno po walce z Kogą i po wyruszeniu na Cinnabar Islands zrobię grinding. Birdkeeper wants to fight, Tentacool, Slash powinien załatwić sprawę. Nawet wydaje mi się, że Kat powinien załatwić sprawę, zobaczymy zaraz. Do tego krytyczny Kat, 372 punkty doświadczenia i następny jest Octillery, w którym też rzadko się spotkaliśmy, ten jest jasne. Zostaje Slash tutaj do walki i używam znowu ataku Kat, bo to są wszystko pokonane na 26 poziomie. Drugi Kat załatwi sprawę, tak mi się wydaje. Dobrze. Adam Aurora był troszeczkę groźny,
z jego strony, no jest tamten ho, jednak zostajemy tutaj i slash kolejne. Aura robił troszeczkę groźny, bo jednak był super efektywny, a slash nie ma takiej dobrej, obrony. O, tutaj mi się źle nacisnęło. Whirlwind slash nie jest pod wpływem Whirlwindu. Ho, został pokonany, 1420 i slash awansował na poziom 30. Szósty Love Disc teraz, no i wydaje mi się, że tutaj na spokojnie mogę zostać i użyć ataku Cut. Krytyczny, dodatkowo. 645 punktów doświadczenia trzymał slash i Beardkeeper został pokonany. Czy ja tutaj się dostanę? Jednak nie. Kurczę, już myślałem, że będzie tak dobrze. Czyli będę musiał tą całą górę tutaj przejść. Jak najmniejszą ilością trenerów chcę walczyć. Leczę przy okazji swoje Pokémony, bo mam na tyle przedmiotów, jeszcze super potionów, żeby na spokojnie do takich wyższych pasków zdrowia doprowadzić i nie używać Hyper Potionów, które kupiłem przed tym odcinkiem. Dobrze. Tink otrzymał swoje życie. Slash został uleczony. O, z tym nawet nie muszę walczyć. Tutaj czy z tą też muszę walczyć? Nie. I czy tą ścieżką się wydostanę na sam dół? Tak. Dobrze, czyli wszystkich tych trenerów zostawię sobie na jakiś montaż treningowy w trakcie. Może po tym odcinku, może po następnym. Zobaczymy, bo tutaj będzie naprawdę dużo do walki. Dobrze, z tymi trenerami nie muszę walczyć. Tutaj na pewno będę miał możliwość złapania następnego Pokemona. Wystawię tutaj, znaczy najpierw slashem, użyję ataku Cut, żeby ściąć to małe drzewko. Wejdę sobie tutaj. I walka z Bikerem. Pokémon Fight, let's rumble! Dobrze, jest tutaj Biker, dwa Pokémony. Pierwszym jego Pokémon jest Mawile. I ona jest fair w tym, w tej generacji, więc wstawię tutaj Zuko. Kurczę, mogłem wystawić tam Papiego, jednak. Vice Grip. Nie zrobił za dużo, tak myślałem. I Ember powinien załatwić tutaj sprawę. Okej. Okay. Mawile został pokonana, 409 punktów doświadczenia, następnie jego pokonana jest Musharna, więc tutaj od razu wystawiam Slumpuppiego i jego wszechpotężny Crunch. Slumpuppi, Musharna jest bardzo defensywną bestią i nie wiem czy... No, w dwóch atakach zostaje pokonana, ale to był jakieś bardzo, bardzo duże obrażenie było tutaj zadane, nawet nie wiem co to się stało, że tak dużo zadaliśmy. A dobra, różnica 8 poziomów. Może dlatego. Musharna została pokonana, 1056 punktów doświadczenia. Slumpuppi awansował na poziom 38. Biker został pokonany. Blown away, 580 dolarów. I tutaj zacznę kolejne drzewko. Slash. Podziałaj tutaj troszeczkę. Dobrze, slash. Ściął drzewko i tutaj będę miał możliwość złapania kolejnego Pokemona, ponieważ jest to nowa ścieżka. I tym Pokemonem będzie... Tym Pokemonem będzie Virizion. Co znaczy, że złapiemy kolejną legendę. I już wam mówiłem, że w przypadku takich Pokemonów nie będę po prostu żałował, tylko od razu rzucę Master Balla. Ponieważ posiadamy dwa, to jest legenda. Nie mam zamiaru się z tym bawić zbytnio. Virizion został złapany. Nowa. Jego dane zostały dodane do Pokédexu. I teraz muszę się zastanowić nad nim. To na pewno nie jest Tiny Bird. Mamy legendę. Typ roślinny, walczący. Czy chcę dać imię Virizionowi? Jasne, że chcę. Teraz tu mam problem. Ciężko. Ciężko mi teraz znowu coś wymyślić. Pomyślcie, ty roślinny walczący. Nic mi się nie kojarzy, nic mi nie przychodzi do głowy. Jeden co mi przychodzi do głowy związane z roślinami i troszeczkę związane może, nie wiem, ze szpiegowaniem i tak dalej, to jest Jaskier, ponieważ Jaskier w Wiedźminie był szpiegiem, a jego angielskie imię to Dandelion, więc tak zostanie nazwany przeze mnie Virizion.
Dandelion drugi raz ląduje w boksie u Billa. I to był pierwszy encounter na naszej ścieżce. Cieszę się bardzo, że był to właśnie ten Pokémon. Użyję ataku Cut i próbuję się stąd wydostać jak najszybciej, przejść do Fuchsia City, tutaj Biker, z którym walczyliśmy. Tutaj będę mógł przejść, staram się unikać. Przecież on stał tyłem do mnie, nie miałeś mnie prawa zobaczyć. Dobrze, będę się starał unikać trenerów i pierwsze co powiedziałem, to spotkałem trenera. Beatkeeper, Victory Bell, Slash. Więc tu nie będzie żadnego problemu, żeby powalczyć. Slash, jak najbardziej krytyczny do tego, jak zawsze zresztą. Victory Bell został pokonany, 1372. I następnym jest Tyrog, więc tutaj zostanę. Ciekawostka, odbywa się turniej online Pokémonów i właśnie jednym z Pokémonów, które zbudowałem w tym tygodniu, do Tyrog, który ewoluował mi w Hitmonlee i którego będę używał właśnie do tego turnieju. Jeżeli zapisaliście się na ten turniej, zostawcie komentarz pod spodem, może uda nam się akurat ze sobą powalczyć, czy przed, czy już w trakcie tego turnieju, może się spotkamy. I knew it! 725 Pokédolarów otrzymałem od Beardkeepera i teraz będę musiał się tutaj poprzekradać. Spróbuję. Włączę jeszcze Super Rappel, ponieważ nie chcę już żadnych Pokémon spotkać. Jestem zadowolony z tego, co złapałem. I dobrze tu się przemknąłem za plecami tych trenerów. Tutaj również. Tyle trenerów, zostawię ich sobie, ponieważ moje Pokémon dalej są ponad poziomem, więc zostawię wszystkie do montażu treningowego. Postaram się swoje wszystkie Pokémon wytrenować do poziomu 40. Zobaczymy, czy na tych trenerach mi się to po prostu uda. Wyjdę na górę, może dostanę jakiś przedmiot. Tu jest jakiś pomocnik profesora Oka. Cześć. Hey, remember me, I'm Professor O'Gady. I if you caught 50 kinds of Pokémon, I'm supposed to give you an X-Ball. So, Paper. Have you caught at least 15 kinds of Pokémon? Tak? Nie, 29. You only caught 29 kinds of Pokémon. You need 50 kinds of people on that expo. Czyli domyślam, że to jest experience share po prostu, który dostaniemy tutaj od tego pomocnika, chociaż pierwszy raz się spotkałem, żeby to się nazywało expo. W każdym razie, dotarliśmy chyba do Fuchsia City? Tak, dokładnie tak. Dotarliśmy do Fuchsia City. Jesteśmy prawie przed końcem odcinka. Tutaj uleczę swoje Pokémony. Jeszcze złapię tutaj Pokémona, ponieważ mogę. Mamy tutaj dwa możliwe odkrycia. Jedno będzie w następnym odcinku, ponieważ będziemy przemierzać Safari Zone, a jedno będzie w tym odcinku. Spróbuję jakimś po prostu bajerko to danego Pokémona złapać. O. I w przyszłym odcinku otrzymamy też dwa HM-y. Nie chcę wchodzić do gymu. Tylko chcę iść do Pokémon Center, który znajduje się Repel Effect World. O, dobra, teraz już może. Jestem w Pokémon Center. Będę mógł swobodnie się już przemieszczać i latać do tego Pokémon Center. Dzień dobry, siostro, że jeszcze się nie widzieliśmy, ponieważ jest to nowe miasto, ale chciałem uleczyć swoje Pokémony. Tak zawsze to mówię. Dobrze. Moje Pokémon zostały uleczone. Love to see you again. Ja też mam taką nadzieję i idę teraz poszperać, czy jest tu jakiś staw, którym ewentualnie mógłbym coś złapać. Miał możliwość złapania czegoś? Chyba nie. Dobrze, w każdym razie jeszcze jest jedna opcja. Tutaj jest nowa ścieżka i sprawdzę tylko na mapie. Mam mapę ze sobą. Tak, oczywiście, że mam mapę ze sobą. Sprawdzę ze sobą, jak to wygląda. Tu jest ścieżka 18, na której jeszcze nie byliśmy. Seafoam, ścieżka 19, Fuchsia City, ścieżka 17. Wejdę tylko na Cycling Route i sprawdzę, czy to też jest ścieżka 18 przypadkiem. Excuse me, ale ja nie mam chyba roweru przy sobie. Dobra, to nie wejdę. W każdym razie na Cycling Route też nie będę wchodzić, chyba że będę bardzo potrzebował potrenować swoje Pokémony. Tu jest miejsce, w którym mogę złapać następnego Pokémona i następnym Pokémonem, którego mogę złapać, ścieżka 18 jest Pikachu. Czyli bardzo dobrze się składa. Z Pikachu jeszcze nie mieliśmy styczności, nie miałem możliwości złapania tego Pokémona, więc spróbuję rzucić w niego Pokébolem. Będzie mi go bardzo trudno osłabić, przyznam szczerze. Jednak Pokébolem
Kopto nie chce zostać Thunder Wave. No, to nie jest dobre. To nie jest najlepsza rzecz, jaka mnie mogła spotkać. Dobrze, zmienię Pokemona na Stinga, bo wydaje mi się, że jego Poison Sting da tutaj radę. Quick Attack nie zadał za dużo. I sprawdźmy Poison Sting. Wiem, że jest to step, no ale... I Pikachu został zatruty. Więc teraz, teraz będę musiał na pewno złapać Thunder Shock. Też nie powinien zadać za dużo obrażeń. To Pikachu jest osłabiony trucizem. Teraz spróbuję rzucić niego Great Ballem, ponieważ Great Ball ma 26 i ja tego nakupiłem. O, na Boga. Nie. Dalej nie. Ale już były 3 poruszenia Pokeballem, więc jestem dobrej myśli. Następny Pokeball. Następny Great Ball, tak właściwie. I Pikachu został złapany. Czyli jest to kolejny Pokémon dodany do mojego boksa, do mojej puli Pokémonów. Pikachu Jellyfish. To nie jest na pewno Tentacool. Czy chciałbym dać imię Pikachu Jasne? Muszę wręcz dać mu imię. No i ja mam dzisiaj znowu problem. Dobrze. Wiem, że to proste imię i że ja nie umiem nic na innego wpaść, ale musicie się z tym pogodzić, że ja pierwszy raz robię coś takiego jak Nuzlocke i pierwszy raz po prostu wymyślam nazwy dla Pokémonów w ogóle, bo zazwyczaj biegałem ze standardowymi nazwami, nigdy się nie zastanawiałem, jakby nazwać tego Pokémona. I teraz przyszło co do czego muszę myśleć te nazwy i jednak uczę się tego i czasami wychodzi mi to lepiej, czasami wychodzi mi to gorzej. No, nie można jednak wszystkiego tutaj zdziałać. Dobrze, nazwę Pikachu po prostu Sparky, jak niektórzy pewnie nazwali już tego Pokemona Sparky. Pikachu też zostaje wysłany do Billa, do jego komputera. I tutaj będzie jeszcze jedna walka przed końcem tego odcinka i będę zmierzał już z powrotem do Pokémon Center. I always check every grassy area for new Pokemon. To cudownie, to jest chyba Ace Trainer. Nie, to jest Bill Keeper, tak jak... Myślałem, że to będzie scena. I ma przy sobie Dialgę i to jest... No, nieciekawe. Wystawię Stinga. No i wydaje mi się, że Dialga mogła tutaj działać dużo, a ja mam atak Ice Punch, który jest super efektywny. Tylko, że ten Ice Punch nic nie robi. Dobrze, spróbuję jeszcze jednego Ice Puncha, w następnym ataku będę już w zasięgu ataku krytycznego, więc zmienię tego Pokemona. Slash... On przyjął na siebie krytyczny slash i przeżył. Zmieniłem Pokemona od razu z nami, ale widzicie, jaki ten Sting jest po prostu wspaniały. On niby nic, niby z jakiejś średniej statystyki, średniej ataki, nic nie można tutaj zdziałać. I krytyczny Dragon Claw, który mnie troszeczkę przeraził. Ale mam nadzieję, że Outreach tutaj z tego zasięgu załatwi sprawę. Taki Sting, taki siedzący sobie robaczek, przyjmuje krytyczny slash od legendarnego Pokemona i jeszcze przeżywa, a był na bardzo niskim życiu, więc jestem bardzo zadowolony z tego Pokemona i jeden z moich ulubionych chyba Bug-type'ów w tym miejscu. Zawsze wolałem Beautifly'a, teraz się po prostu przekonuję do tego. Electrawire, to na pewno tutaj zmieniam Pokemona, na Chopera przekonuję się po prostu do Lastoxa. Chopper zbuldozuj go na śmierć. Bulldoze od Chopper. Light Screen nie pomoże ci za dużo, ponieważ specjalne ataki on obniża. A Bulldoze jest fizyczny w tej generacji i jest one-shotem. Electrowage został pokonany 1509. Chopper awansował na poziom 36. Pokonałem Birdkeepera i będę wracał do Pokémon Center. To będzie oficjalny koniec odcinka. Tutaj ruszę tylko z powrotem. Wydaje mi się, że nie mam możliwości złapania tutaj centralnie w Fuchsia City jakiegoś Pokemona nowego. Jeżeli będę, to zrobię to po prostu w następnym odcinku, a ja tymczasem schodzę tutaj na dół i będę kończył powoli
odcinek. Co będzie się działo w następnym odcinku? W następnym odcinku na pewno podejmę Gym Leadera. Nie będzie to zajmowało dużo czasu, wydaje mi się, że jakieś 15 minut czasu odcinka powinien to zająć, bo nie ma tam za dużo trenerów, nie ma tam za dużej ścieżki, a potem przejdę się po Safari Zone, złapię nowego Pokemona i postaram się zebrać wszystkie potrzebne przedmioty, żeby otrzymać HM Stamp i HM Serf. Dobrze, dzień dobry, siostro Joy. Welcome to our Pokemon Center. We heal your Pokemon back to perfect health. Tak, dziękuję, siostro Joy. Właśnie chciałem to powiedzieć. Chciałem uleczyć swoje Pokemony. Dodatkowo, dwa nowe Pokemony złapałem w tym odcinku. Jestem z tego całkiem zadowolony. Moje Pokemony są już zdrowe. Dziękuję, siostro Joy. I ja będę się z wami teraz żegnał. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Jeżeli podobał wam się ten odcinek, to nie zapomnijcie zostawić lajka pod spodem. I dodatkowo, jeżeli chcecie otrzymać informacje o tym, co się dzieje na moim kanale, zasubskrybujcie i wydaje mi się, że to tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.